W związku z tym, że KS Szczypiorniak ogłasza nabór do Dąbrowskiej Akademii Piłki Ręcznej, mieliśmy zaszczyt zaprosić na dzisiejszy trening wyjątkową osobę. Osobę, która kiedyś trenowała w naszym klubie, stawiała pierwsze kroki w naszym klubie, której trenerem był obecny trener KS Szczypiorniak Wojciech Andrukiewicz. Obecnie ta osoba jest filarem drużyny narodowej Polski piłki ręcznej, a także jednym z czołowych zawodników klubu znanego w całej Europie i jednego z najlepszych w Europie, Łomży Vive Kielce. Chciałbym powitać Szymona Sićkę, bo właśnie o tej osobie mówiłem. Dzisiaj rozmawiamy z Szymonem Sićką, który jest rozgrywającym w klubie Łomża Vive Kielce, a swoją przygodę z piłką ręczną rozpoczął w klubie KS Szczypiorniak Dąbrowie Białostocki. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry, witam. Jak rozpoczęła się pana kariera z piłką ręczną? No, rozpoczęło się tutaj w Dąbrowie Białostockiej, w czwartej klasie szkoły podstawowej. Trafiłem na pana Wojtka Andrukiewicza jako mojego nauczyciela WF-u i tak to się wszystko zaczęło. Dlaczego pan wybrał piłkę ręczną, a nie piłkę nożną? No, gdzieś tam jeszcze w wieku gimnazjalnym to łączyłem te dwa sporty i do pewnego czasu grałem i w piłkę nożną, i w piłkę ręczną. Natomiast no, w pewnym momencie trzeba było podjąć decyzję i wtedy wybrałem piłkę ręczną, a też myślę ze względów moich warunków fizycznych i tego, że mam większe predyspozycje do grania w piłkę ręczną. Czy uważa pan, że piłka ręczna była panu pisana? Myślę, że tak. Gdzieś tam też moja rodzina, mój tato i moja siostra też grały w piłkę ręczną i myślę, że gdzieś tam miałem to we krwi. Czy boisko jest miejscem, w którym może pan wyrzucić z siebie wszystkie emocje? Myślę, że tak, że to ważne, żeby gdzieś tam spełniać swoje emocje i dawać się je wszystko na boisku. Gdzieś tam poza boiskiem jestem spokojnym człowiekiem, a na boisku gdzieś tam te emocje pomagają w lepszej grze. Jak się pan odnalazł w Gdańsku? To był inny w ogóle świat niż Dąbrowa Białostocka. No, początki były trudne. Gdzieś tam większe miasto i nowi znajomi, i nowe otoczenie, nowa szkoła i początki nie były łatwe, ale jakby zacisnąłem zęby i przetrwałem ten pierwszy cięższy okres i potem było już tylko lepiej i bardzo dobrze wspominam ten czas w Gdańsku. Czy podpisanie kontraktu z Chrobrym Głogów otworzyło panu drzwi do Superligi? No tak, myślę, że to była okazja, żeby się gdzieś pokazać na poziomie Superligi i piąć się w górę gdzieś tam w hierarchii tej kariery, że tak powiem. I na pewno była to duża szansa i też duży stres na początku, a potem okazało się, że to był dobry wybór. Czy miał pan jakieś obawy przed transferem do Głogłowa? Myślę, że nie obawy, bardziej ekscytację i bardzo się cieszyłem na właśnie transfer do klubu Superligi. Po roku w Głogłowie zgłosiło się do pana Vive. Czy dla 19-latka była to propozycja nie do odrzucenia? Myślę, że długo się nie zastanawiałem nad tym, bo gdzieś tam moim marzeniem, od kiedy zacząłem grać w piłkę ręczną, to było gra w Kielcach i można powiedzieć, że to był mój cel, gdzieś taki szczyt, żeby to osiągnąć i nie zastanawiałem się długo i skorzystałem z tej oferty. Vive od razu wypożyczyła pana do Beniaminka Bundesligi, TV Hundenberg. Tak, zgadza się. Jakby to było takie założenie, żebym trafił do klubu, w którejś z najlepszych lig europejskich, żeby się ogrywać i takie było założenie od początku po transferze do Kielc. Czy to była dobra decyzja, że wybrał pan Hutenberg? Myślę, że tak, że to nie był łatwy czas dla mnie, ale jakby nie żałuję tego i żadnej decyzji w życiu nie żałuję i myślę, że pod względem sportowym może nie był to najlepszy okres, ale pod względem życiowym i takiej nabrania pokory to był naprawdę dobry czas. Miał pan problemy zdrowotne. Czy głównym problemem było tylko kolano? No, było też kilka innych problemów zdrowotnych w tym czasie, ale na dzisiaj jest to wszystko jakby za mną i jestem zdrowy i mogę grać. Czy po czymś takim było ciężko wrócić na boisko? Na pewno powroty po kontuzji zawsze są ciężkie i gdzieś tam trzeba włożyć trochę więcej pracy i początki na pewno nie są łatwe, ale jeżeli ten okres już się przejdzie, to myślę, że człowiek staje się mocniejszym po kontuzjach i no, teraz wiem, że to wyszło mi nawet na dobre, bo nabrałem więcej siły takiej psychicznej i wyszło to na plus. Ile w kwestii pewności siebie dał panu występ w Mistrzostwach Świata? Myślę, że bardzo dużo. To niesamowite doświadczenie, że mogłem zagrać na takiej imprezie. Mam też jedno z marzeń, żeby grać w reprezentacji, tym bardziej na wielkiej imprezie. Na pewno, jeżeli dostaję szansę w reprezentacji, to pewność siebie idzie w górę i tak też było w tym przypadku.
to jeszcze dało mi takiego kopniaka motywacyjnego, żeby iść do przodu. Jak ocenia Pan Waszą grę? No myślę, że trochę mogło być na pewno dużo lepiej, natomiast też tchnęliśmy dużo takiego optymizmu w naszych kibiców, bo pokazaliśmy, że możemy walczyć z najlepszymi, bo powalczyliśmy z Hiszpanią, zremisowaliśmy z Niemcami i też to były wyniki, które pokazały, że możemy walczyć z najlepszymi. Czy ma Pan może jakieś rady co do gry dla młodzieży? No myślę, że przede wszystkim, żeby wierzyć w siebie i jeżeli grasz w piłkę ręczną, grasz w piłkę nożną, grasz w cokolwiek, żeby robić to na 100% i oddać się temu całym sobą i na pewno wierzyć, że można osiągnąć jakiś sukces i mieć jakiś swój cel i do tego dążyć krok po kroku. A w jaki sposób zachęci Pan młodzież do sportu? Myślę, że to w sporcie też poznałem wielu wspaniałych ludzi. To jest też taki chyba jeden z lepszych czynników, jeżeli chodzi o sporty. Oczywiście kariera, oczywiście mecze i tak dalej, ale też no, wiele możesz poznać wspaniałych osób, przyjaciół i też z którymi mam kontakt do dzisiaj, których poznałem z piłki ręcznej. Myślę, że to jest fajna sprawa. Dobrze, dziękuję Panie Szymonie. Czy może ktoś z młodzieży ma jakieś pytanie do Pana Szymona? Jaka była najładniejsza bramka? To myślę, że to nie do końca pytanie do mnie, tylko do kibiców, żeby wybrali tą najładniejszą bramkę, a jeżeli chodzi o mnie, to bardziej patrzę w kategorii, która jest najważniejsza i jakby waga bramki, jeżeli chodzi o rodzaj spotkania. Jaki był Pana najlepiej rozegrany mecz w życiu? No, to też ciężkie pytanie i też nie mogę na nie odpowiedzieć chyba jednoznacznie, bo to trzeba było zapytać mojego trenera, moich trenerów. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że któryś z meczów reprezentacji, bo gdzieś tam to jest inna motywacja, inne emocje podczas meczu i któryś z tych meczów na pewno. Ile rzucił Pan najwięcej bramek w jednym meczu? W jednym meczu to chyba w juniorach. Tutaj nawet na hali było chyba 18 albo 19 bramek, a w seniorach chyba 12 bramek, jeżeli chodzi o Superligę. Dziękujemy za rozmowę.